Hiro i gra. Star Wars Jedi Fallen Order, witajcie. No i na początek... Shit. Zatrzymałeś mnie? Na początek widzę... walka. Okej. Tu jest echo. I co? Ostatnio udało nam się pokonać wielkiego... Dość już mam czekania na polecenia siostry. Trzeba zrobić porządek z tym intruzem. Wielkiego nietopera. I chętnie bym... No, tutaj jakby... Nie. Widzę cię, Jedi! What? Gdzieś tu jest jeszcze? A tam jest. A tam można wejść? Jakoś? Tak się rozglądam, ale nie widzę tu sposobu. Chyba, że można... jakby od innej strony... A, tu można sobie... wkroczyć. Tylko to mi za dużo nie daje. Widzieliśmy statek spadający na bagna. Ostrożnie. Wyczuwam wielkie zagrożenie. Dużo mi nie daje, bo chciałem sobie sekret odnaleźć na tym terenie, ale tu na razie nic nie wskazuje, że mi się uda to zrobić. Więc muszę iść tutaj, gdzie się da. Wow, wow, wow. Kolego. Weź na jeden mieczyk i sobie idziemy tutaj. Po linie do góry. Hopsa. Shit. Okej. Dobra. A słuchaj, nie wiem po co tu się wraca. Myślałem, że coś tu jest. To jakoś, nie wiem. Pokaż tą mapę. No, za dużo to na razie nie widać. O, skrót. No właśnie, bo tutaj chciałem sobie wejść gdzieś. Gdzie to było? Tutaj. No. Ale to nawet nie... Intrus chce nas podzielić. Więc musi zginąć. Nawet nie ten, nie sekret, tylko echo. Ale podejrzewam, że tutaj mogę sobie gdzieś skoczyć i coś tam może być. To jakby tam można było. Ale tu nie mogę, bo jest niewidzialna ściana. Bo tu cały czas jest... A nie, skrzynia była tylko, tak? Nie. Dwie... nie. Serio? Nie wiem, coś... Coś mi się tu pokićkało. Widocznie tylko skrzynia miała być, a nie sekret. Źle chyba przeczytałem. No, lina. Czy ja się zbliżam już do tych... ruin? Jak patrzę, czy tu nie można gdzieś jeszcze wskoczyć, bo to te półki są. No i się ciemno robi. No już jasno. Znalazłeś grobowiec? Już blisko, ale zboczyłem z kursu. Gris dziwnie się zachowuje. Zarzeka się, że widział kogoś niedaleko modliszki. Datomira mąci mu w głowie. No, czyli normalka. A ty w porządku? Nie mam zwidów, więc tak. Właśnie wychodzę z wioski braci Nocy. Próbuję wrócić na ścieżkę. Wygląda na to, że sobie radzisz. Tak, dajemy radę z Bidi. Okej, okay, pokaż nam mapę. Aha. W sumie tylko tutaj mogę sobie przejść. Też tak czuję, że chyba się zbliżam do starcia z tą nocną siostrą. Jestem ciekaw, co ona zaoferuje. O, jakiś
skrót, chyba. O, a to gdzie? O. Nie wygrasz! Nie złamiesz mnie! Dożesz ty. Prześpilić go! No, czemu tego? Gdzie twoje umiejętności? Twoja śmierć jest... I cyk. Okej. Dobra, bo tam są drzwi zablokowane. Ja mam gdzie w ogóle iść? A tu się wrócić, nie? To by było chyba w tę stronę? Dobrze patrzę? Dobrze. Jeszcze by sobie się upewnię. Pewnie to tu. Ej. Tu mam przejście jakieś, które mógłbym sobie... Ale żeby się tam dostać, to... Może być ciężko. Dobra, oczywiście tu sobie zamedytuję. I wydam punkty. Ja chciałem... Co to chciałem? Chciałem, żeby podczas leczenia dostawał trochę mocy również. Co to jest? A, rzucanie mieczem. To chyba sobie. Zobacz umiejętność. No nie mogę. Z tym BT1 wypełnił zupełniając wskaźnik mocy. Pełni. Aha. Odpoczynek był. To tutaj sobie. Aha. Się. Nara. No. I cyk. No jest załatwiony. No, automatycznie się nawet otwierają. Dobra, ale jestem ciekaw, czy dałoby mi... Udałoby mi się radę tam wejść, ale ja nie mam... Aha, bo tam pewnie było do wspinaczki. Skrzynia. Może kiedyś tam sobie podejdę. Chwilowo na razie nie muszę. Po starcu nie ma śladu. Może dopadli go bracia nocy. A może on nas testuje? Możesz ty. Pomocy proszę. Nie odpuszczać. No. Okej, no to lecimy. Pewnie grobowiec. Pewnie na starcie z nocną siostrą. O. Nowe tereny. Nowe możliwości. Nowe sekrety. No i skrzynie. To zanim ten, to pobiegnę właśnie tutaj. Czy tutaj nie ma jakiegoś sekretu albo skrzyni? Aha. A to jest ten stwór taki pewnie, nie? O, żeż ty. No tak dziwnie jakoś atakuje. Je. Goddammit. I uciekać, bo on właśnie taki atak ma na koniec. No, to była legendarna bestia jakaś. Bidi z tym? Dobra robota. A czy tu mam zjechać? Czy co? Żeby później nie było, że się nie mogę wrócić.
Ale nie wygląda to. O, tam jest skrzynia. No tu nie widzę, żeby można było jakoś sobie ją. A, czyli jednak do zjazdu. Ale podejrzewam, że tamtędy jak pójdę, to się wrócę. I co? I pójdę z powrotem. Co to, Bidi? Skórka znowu. O, ten taki zabrudzony. A w sumie. A dobra, nie. Okej. No. Wow. Ej, ej, ej. Truje, truje. No muszę chyba ich wsiedł. Muszę ich pokonać pierwszy. Fajnie. Katemet. Jezu, ile ich tu jest. No i fajnie. No to porażka. Przynajmniej tej bestii nie będzie. Bo ona jest taka jakby jednorazowa. No. O, nice. Kawałek do przejścia jest. Pod nami, bracia! Szczerze nie chcę mi się z wami walczyć. Więc sobie pobiegnę. Na niego! Uch. Myślałem, że się nie złapię. Musimy mu sprostać. Ugniesz się przed naszą potęgą. No, tak nie bardzo. Chociaż tam mnie trochę zaskoczyli. Za dużo ich po prostu było. Już muszę iść tam z powrotem i im łom oddać. Tutaj nie ma nic, żadnej liny, co bym mógł ściągnąć, albo coś w tym stylu. Ale to już w miarę szybko idzie. Jeszcze tym bardziej, jak ma się ten skok Jedi. Dobra, mi się jeszcze nie złapał. No. Dobra, skoro jesteście tacy, to ja was tu... ich tu pozałatwiam. No, chodźcie tu. Bo oni tutaj na pewno będą mnie męczyć. No, nie! Katamet! No, żeż, kurde, no ja pierdyle. Chciałem, nie wiem, no, aj. Chciałem te dupnięcie w ziemię zrobić. Shit. Pierunie, jasny. Obcy jest pod nami. Pod nami? A najgorsze, że tutaj tych będę musiał tu ubić, bo inaczej nie wejdę na ten, bo będą we mnie strzelać. No żeż. Pieruny, jasne. Dajcie mi spokój. A czy tu będzie jakiś punkt medytacji? Podejrzewam, że pewnie by był, ale... No zresztą. Pewnie by było lepiej. Mówię, tam za dużo jest tych. Coś tu ten? To jakby można było zejść na dół. Bo po prostu to było tak, żeby w razie czego się złapać. Thank you.
No. No. No żeż. Daj mi spokój. No dawaj, tamten ostatni. No. Kolejny z tym. O, o to mi chodziło. Możesz. Nido, jedna. Udało się. Uch. Ledwo, ledwo, ale się udało. Czekajcie, sobie lampkę zaświecę. Okej. Okay. To teraz tutaj trzeba się udać. A to pewnie będą kolejni. Tu chyba była ta skrzynia, co było ją widać tam gdzieś w oddali. O, właśnie. Jestem tam górą, zejdę. Dobra, Bidi. O co chodzi? Nowy materiał na strój, no. No, niech będzie. Są cztery skrzynie, jeden sekret. Ciekawe. No, coś tu brzęczy. Tutaj mogę sobie zajść i się wrócić, nie? Ale tu chciałbym sobie ten sekret obadać. Tutaj mogę po tym? Mogę. Chyba nawet bym musiał. O! Kolejny z tym. Wspominałem już, jaki to jest świetne, bo sam jesteś świetny. W sumie nie widzieliście, jak on to przyjmuje tego, nie? Z tyma. Jeszcze sobie nim rzuci? Zdobyto z tym. Okej, okay, czyli pewnie to był ten sekret, nie? Czyli tak, skrzynie tu dwie zdobyte, to pewnie będą gdzieś tu w środku do zdobycia. Tej świątyni, czy co to jest? A nie, ruiny. I tutaj gdzieś... Oj. I tutaj pewnie będzie... O, już jest jedna. No i proszę. Dobra, Bidi. O co chodzi? Malowanie modliszki. Kurde, coś tak czasem się nie wczytuje. No, to nawet bardziej mi się podoba, co jest, takie czarno-czerwone. Dobra. Skanuj. Co to? No więcej skrzyń tu nie widzę. Przyjacielu, dotarliśmy do grobowca Kudżeta w poszukiwaniu Astrium. Wow. Fajnie to wygląda. Podejrzewam, że tu mogą być, może być ten starzec, ten wędrowiec. Cokolwiek to było, przepadło. O! O! A tego tu nie było. Czyli co? Chyba nic z tego. Dobra, widzę, więcej tu nie zdziałam na razie. Odpocznij i wyjdź. O! Halo. A to ciekawe.
Młody Jedi. Hej, Cal. Jakiś rewanżyk później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć. Lepiej się pośpiesz, Cal. Czaro nie należy do cierpliwych. Dobra, ale to gdzie mam iść? No, pewnie tylko w jedną stronę mogę. Podobno mają przyjść nowe rozkazy. W końcu. Chcę już opuścić tę dziurę. Opuszczamy brakę? Możliwe. Tylko go nie nakręcaj plotkami z drugiej ręki. Spokojnie. Uwierzę, jak usłyszę to od mistrza Topola. A skoro mowa o mistrzu... No tak, muszę iść. Fajne takie pogaduszki. Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. Wow. Dzięki. Czyli tutaj zapewne. O. Mistrzu Topol? Podawanie. Pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas. I nie każ mi czekać. No pewnie muszę się nauczyć wykorzystać wszystkie rzeczy, które się nauczyłem. Świetnie. A ja tam doskoczę? Chyba, że... Dobrze, pamiętaj. Sami tworzymy swoje szczęście. What? Jakie dobrze. Jak mi się nie udało doskoczyć. Jakby coś tu brakowało. Chcecie badawanie! Holy shit. Coś mi tu nie pasuje. No ja tam nie doskoczę. Nie ma bata. Nawet żeby się złapać, chociaż... Chwila, czy coś z tym nie mogę zrobić? Z tymi? Oh. Szczerze? Nie wiem, co tu mam zrobić. Chyba, że po prostu tu mam doskoczyć. Nope. What the hell? Czy ja jestem jakiś ten ułomny? Czy co? Że nie umiem tam doskoczyć? Ale bieganie po ścianie mi tu nie działa. A, bo młody... Okej. Dobra, nie wiem. Nie wiem, o co chodziło, ale... Wow. Nie wiem, czemu tam to tak zadziałało. Może to tak musiało być. A tu, na bok.
Następny dowódco. Skupcie. Gdyby był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Tak lepiej. Dołącz do mnie. Okej, chyba tu, nie? Wow, ale fajne takie coś. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Braka bezpieczna. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... Wykonać mistrz, rozkaz. Co się dzieje? Coś jest nie tak. Nie, nie! Yo. Co się dzieje? Dlaczego dowódca chciał... Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko. Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Wow. Tak, mistrzu. Nadchodzą. Bunt. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Idź! Idź! No, shit. Przestańcie! Nie wiem, czy dobrze w ogóle biegnę. Topol się przemieszcza. Potrzebujemy wsparcia. Będę musiał to przeciągnąć. No, ale to chyba jednak dobrze szłem. Wszystko bez sensu. Co się dzieje? Wow. Chyba dostaniemy wyjaśnienia. ...tego Jedi, ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Tak tu ten... Radio znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. Wow. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. Przyjąłem. Nie rozumiem. Co się zmieniło? Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jestem chyba w turbowindzie. I wtedy jeszcze tylko kawałek. Czuję, że mnie chyba złapią. Wow. Okej. Okay. Czyli sabotaż. W sumie rozkaz 66, nie? Był. A, tu. Widzę tego małego padawana. Jest w turbowindzie. Dam radę. Nie mogę się zatrzymywać. Oh, shit. I wtedy zajmiemy się to pole. Oj. Podawanie! Miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Wspinaj się dalej. Spotkamy się na górze. Okej. Okay. Teraz co, mam po niego zejść? Wow. Bo nie mam teraz miecza. O, shit. Wow. To skąd my będziemy mieli miecz? Od tego? Od mistrza? Chyba. Sterowanie ręczne. Nie uruchomić, jeśli mamy uciec. Tak, mistrzu. Ale ktoś go, kurde, pewnie... Czekajmy tu, aż będzie o co. To za dźwięk. Szykuj się!
Kurde, ale... Ale ma cela? Z tak bliska jeszcze go nie trafił? Uciec się? O, shit. Blokada drzwi! Oj, oj. Spowolnił ich. Nice. Aha, od mistrza miecz. Kal, Kal. Przeciążyłem reaktory statku. Wybuch osłoni naszą ucieczkę. Ta wojna wciąż trwa, mój padawanie. Walcz dalej. Czekaj na sygnał Rady Jedi. Pamiętaj. Ufaj tylko mocy. Tak, mistrzu. O, jeszcze nie koniec. A stąd ma taką ranę na policzku. Podawanie. Nadeszła pora na szkolenie. Co? Pokaż mi swoją siłę. Masz słabą wolę. Brak ci dyscypliny. Pozwalasz, żeby strach zakłócał twoją więź z mocą. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. To jakieś wizje chyba. Porażką, miernotą, zdrajcą. Nie jesteś Jedi! Nie! O. Okej. No ładnie to, ale sobie tu już zakończymy. Chociaż to już się nie mogę doczekać, coś będzie w kolejnym. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.